Ach, dzisiaj wyjątkowo zrobię małą pauzę i wytchnę odrobinę oraz dam wytchnąć słuchaczom. Jestem właśnie po krótkim urlopie. Nic zaś tak nie męczy niewolnika pracy, przykutego do maszyny. Nic tak nie demoralizuje, nie osłabia jak urlop. Wracam świeżo z Francji, z Paryża. Czarujące miasto. Za każdym razem bardziej powabne, za każdym razem takie samo, a przecież inne. Człowiek kąpie się w Paryżu jak w winie. Mam taki zwyczaj od wielu lat, że używszy Paryża, muszę przed samym odjazdem, absolutnie muszę iść pokłonić się Napoleonowi. Coś mnie ciągnie, coś popycha. Znam wiele tysiąc razy piękniejszych dzieł architektury niż ta kaplica, w której leży cesarz. Powiem nawet, że za każdym razem pierwsze wrażenie jest ujemne. Kaplica, a właściwie kościół, przytłaczający, ciężki. Grobowiec zbyt masywny, ulokowany głęboko w jakimś marmurowym, olbrzymim basenie. Trzeba postać długo, by zaczął działać duch, geniusz tego miejsca. Widzę kiepsko, jestem właściwie ślepugą. Moje oczy muszą przyzwyczaić się do kolorowego mroku, które rozjaśnia słabe światło sączące się przez żółte i fioletowe szyby. Mija dobrych kilkanaście sekund, zanim dostrzegam sarkofag umieszczony w dole, zanim dojrzę milczące, tajemnicze niki bogini zwycięstwa, które wieńcem otaczają Napoleona. Trzecia rzecz, jaką widzę, to sztandary. Spada na mnie raptem wielka powaga i porywa mnie jakby szponami potężnych orłów, które strzegą Napoleona. To jest rozdział historii. Rozdział być może nie mający równego w dziejach. Jakież to dziwne, że właśnie teraz, gdy od kilku tygodni mówię o Napoleonie, znalazłem się u jego grobu. Wczesna, ranna godzina. Jestem sam z cesarzem. Odźwierni są daleko przy wejściu. Pochyliłem się przez balustradę i patrzę w dół. Jeszcze raz obejrzałem się dookoła. Nie ma nikogo. Na wargi wypływa mi wiersz, który znam od pół wieku z górą. Z tronów patrzą szatany przestępne. Car wygląda blady spoza lodów. Orły siedzą na trumnie posępne i ze skrzydeł krew trzęsą narodu. Orły, niegdyś zdobywcze i dumne, już nie patrzą na słońce, lecz w trumnę. Byłem w błędzie, nie mając, że jestem sam. Zacząłem mówić ten wiersz cicho, szeptem, następnie jednak rytm poniósł mnie i moje forte przytłumiło głos kroków. Stoi koło mnie trzech młodych ludzi w cywilnych strojach, ale na pewno są to żołnierze amerykańscy. Nikt na świecie nie nosi tak pstrokatych, tak bażancich albo nawet kolibrzych ubrań jak Amerykanie. Patrzą na mnie wzrokiem zdumionym. Pan Polak, proszę pana? Tak jest, Polak. Pan coś mówił przed chwilą, ale tak jakoś dziwnie, tak jakby wierszem. To wiersz Słowackiego. A pan jest rodem ze Lwowa? Ta nie, ta gdzie? Ja jestem z Detroit, Michigan. Ale moja babka urodziła się u Kulikowi, a Kulików tu blisko Lwowa. Tam chleb piekł w tym Kulikowi. Wiem, najlepszy chleb w świecie. Kto spróbuje raz tego chleba, będzie za nim tęsknił przez całe życie. Tu samo mówiła moja babka, a ja się od niej nauczyłem po polsku. Zawsze mi napominała, że mówił po polsku, że wstyd byłby, gdybym nie umiał. I tak właśnie u grobu Napoleona zaczęła się moja znajomość z tymi Amerykanami. Pierwszy mówi po polsku biegle, najczystszym łyczakowskim akcentem. Drugi mówi także nieźle, choć wymowę ma kiepską, gardlową albo nawet podgardlaną, słowem amerykańską. Trzeci, chłopisko ogromne, jakiś chyba szampion ciężkiej wagi, milczy konsekwentnie, ani be, ani me. Spytałem, czy jest także Polakiem. Odpowiedział tylko potakującym, trochę jakby niechętnym skinięciem głowy. Dwaj piersi posiadają raczej szczupły zasób
wiadomości o Napoleonie. Coś tam słyszeli, coś obiło się o uszy, coś wiedzą. Piąte przez dziesiąte. Wielki generał bił rozmaitych cesarzy i królów nokautował. Jedyny wódz, któremu udało się wkroczyć do Moskwy. Hitler także chciał zdobyć Moskwę, ale musiał cofnąć się. Poniósł klęskę i diabli go wzięli. A Napoleon wprawdzie też został pobity, ale był w murach Moskwy. Pierwszy, jedyny wódz. Poprawiłem ich, mówiąc, że ani pierwszy, ani jedyny. Na równych 200 lat przed Napoleonem zdobył Moskwę Polak, hetman Stanisław Żółkiewski. Nie uciekł z Moskwy, ale wyjechał z triumfem. Wziął w niewolę cara Wasyla Szujskiego i dwóch jego braci. Zawiózł ich wszystkich trzech do Warszawy i tam złożyli hołd królowi polskiemu Zygmuntowi III. Czołem bili o ziemię, o posadzkę, a najmłodszy Iwan rozbeczał się jak małe dziecko. Drgnęli moi Amerykanie. Milczący zaś dotąd olbrzym odzywa się do mnie, prosząc: speak slowly, sir, very slowly, because... Stosując się do jego życzenia, mówię bardzo powoli o tym, że car i jego bracia błagali króla o łaskę, o litość. A najmłodszy, ten Iwan Szujski, po trzykroć bił czołem o posadzkę i płakał jak dziecko. Stan, what is po trzykroć? Pada odpowiedź trochę niecierpliwa, albo nawet gniewna. Ta ty nie koziół, ale osioł jesteś. Takiego głupstwa nie rozumiesz. Trzykroć znaczy three times, albo thrice. Zapomnieliśmy o Napoleonie. Wychodzimy na oblany słońcem plac inwalidów. Amerykanie pytają, czy mam chwilę czasu. Mam. Pociągnąłem ich nad sekwanę, a oni pociągnęli mnie za język. Już siedzimy w jakimś bistrze. Chcą koniecznie dowiedzieć się czegoś jeszcze o Żółkiewskim, o tym hołdzie cara i braci carskich. Gadam jak z nut, odrobinę tylko koloryzując, albo nawet technikoloryzując, ale im zależy na barwie. Napoleon wracał spod Moskwy pobity. Gdy mu było zimno, siadał przy ognisku, na którym płonęły sztandary jego wojska. Żołnierze Napoleona ciągnęli jak armia szkieletów czy upiorów. Wlókł się za nimi głód i mróz i zaraza. Padali jak muchy. Żółkiewski wracał z Moskwy marszem triumfalnym. Jechał przez ulice Warszawy karetą zaprzężoną w 6 bajecznie pięknych, białych jak śnieg rumaków. Stan, what is rumaku? Teraz zawstydził się pierwszy, ten, którego babka urodziła się w Kulikowie. Speszony bardzo oświadcza półgębkiem, że nie rozumie słowa rumak. Jest dla niej nowe, nieznane. Zaczerwienił się, wobec czego wyjaśniam, że rumak to nie jest słowo na co dzień, że posługujemy się nim dość rzadko. Po angielsku rumak to chyba a steed albo a battle horse. Za Żółkiewskim w otwartej karocy królewskiej jechał car z braćmi. Rumaków było także 6, karych, czarnych jak smoła. Nie jestem co prawda pewny maści tych koni, ale na wszelki wypadek mówię, że były czarne. Car Wasyl jechał w szubie białej, gęsto złotymi nićmi przetykanej. Naprzeciw cara, w tej samej karecie siedzieli jego bracia, Dymitr i Iwan, ubrani w czerwone jak płomień szaty. A król nasz okazał im łaskę i przywitał uprzejmie. Wprowadził cara i braci do sali tronowej Żółkiewski, przepuszczając ich pierwszych. Bo Żółkiewski to był człowiek ludzki, prawdziwy rycerz. A grób Żółkiewskiego jest w Żółkwi, bardzo niedaleko od Kulikowa. Co pan mówi? Niedaleko od Kulikowa? Naprawdę dziwny. A jeszcze o coś spytałbym. Pan mówi, że ile raz jest pan w Paryżu, to pan odwiedza grób tego Napoleona. Dlaczego? Nie wystarczy raz? Nie, nie wystarczy. Widzi pan, Napoleon to jest nie tylko kawał historii świata, ale także kawał historii Polski. Wiele wzlotów, triumfów, nadziei, wiele klęsk i upadków. W jego tragedii zaklęta jest także wielkość Polski. On zrósł się z Polską, nie tylko w pałacach, nie tylko po dworach, nie tylko w domach zamożnych ludzi, ale czasem i w chalupie wiejskiej ujrzeć można u nas portret Napoleona. Błogosławiliśmy go i na przemian kleli. Zapomnieć nie potrafimy nigdy. Pisali o nim najwięksi poeci nasi, Mickiewicz, Słowacki, Wyspiański,
Pisali także inni ludzie miernego talentu, od choćby Wybicki, autor pieśni, którą panowie znają na pewno. Znamy, krzyknęli obaj pierwsi. A pan? Zwróciłem się do sympatycznego mruka, szampiona ciężkiej wagi. Jak mógł nie znać? Oburzył się nagle, odzywając się raz pierwszy po polsku, zresztą fatalnym akcentem. Nam, jak Boga kocham, wyrwnął się kulakiem w kilku morgową potężną pierś, aż zagrzmiało. Znam, jeszcze Polska nie zginęła. Popatrzyliśmy sobie wszyscy w oczy. Jakoś cicho zrobiło się przy stole. Tylko ten olbrzym sapał przez chwilę z gniewu na myśl, że ktoś może posądzać go o nieznajomość hymnu Jeszcze Polska nie zginęła. Uspokoił się jednak rychło, pociągnął nosem i wytarł go trochę hałaśliwie. Milczenie przerwał wnuk Kulikowianki, pytając, czy umiem na pamięć cały wiersz, który mówiłem do siebie samego tam u grobu. Odpowiedziałem, że umiem, że ten wiersz ma tytuł Na sprowadzenie zwłok Napoleona. Wspaniały był to pogrzeb. Ale nigdy, o nigdy, choć w ręku miałeś berło, świat i szablę nagą, nigdy, nigdy nie szedłeś wśród jęku z tak ogromną, bezśmiertnych powagą i mocą i z tak dumnym obliczem jak dziś, wielki, gdy wracasz tu niczym. Olbrzym, ten waligura, czy wyrwidomb amerykańsko-polski, schylił głowę, po czym nagle wstał, szeptem powiedział coś do ucha koledze i obaj usiedli przy sąsiednim stoliku. Ich nieobecność trwała krótko. Pani, on się ustydzi. On już jest w czwartym pokoleniu American Citizen of Polish Extraction. Mówi tylko parę słów po polsku, ani czytać może, więc chciałby kupić sobie jakąś książkę o historii polskiej. Chciałby także kupić sobie te wiersze słowackiego. Ale mu gadam po ludzku, że to za trudny dla niego. Co zrobić, kiedy się uparł? A na upór nie ma lekarstw. Powiada, że musi przeczytać coś o tym Żółkiewskim i w ogóle. Uparty jak każdy kozioł. A on się nazywa kozioł. Czy tu w Paryżu można kupić te książki? Można. Są dwie księgarnie, w których dostaniecie panowie wszystko, czego dusza polska zapragnie. Na Boulevard Saint-Germain i przy Rue Saint-Louis-en-Lille. Napiszę panom adresy. Ledwie skończyłem pisać, szampion wagi ciężkiej wyrwał mi kartkę z rąk, pożegnał się i huknął z całego gardła. Heksi! Heksi! Wnuk Kulikowianki chciał go zatrzymać, ale kozła czy kozioła już nie było. Padły więc słowa uparty jak kozioł. A może nie jak kozioł, tylko jak Polak, poprawił. Jak każdy Polak.